Witam wszystkich bardzo z A2 metry, pamiętam. Bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Final Fantasy VII. Nim jednak wybierzemy się na misję, chciałbym przeogromnie podziękować wszelkim osobom za komentarz, który podpowiadał, że na L2 kryje się minimap. Powinno nam się grać zdecydowanie przyjemniej. Czyli to faktycznie o zwykłe kociaki chodziło, no. Może ostatecznie to i lepiej. A teraz lećmy na misję poboczną. Coś z cmentarzem? Seriously? I'm sorry, but it's outside our jurisdiction. Show some spine! Yes, sir! Ma'am, if you don't leave at once, I will be forced to arrest you! Oh yeah? Go ahead! Ale jakże na cmentarz wejść nie można? Tifa, you won't believe this. A cerulean drake blew in from the train graveyard, but these two clowns refused to get up their butts and do anything about it. Hey, is that? It is you, the new merc. Then maybe you can help us out. The drake is in the old telegraph factory over there, but to reach it, you'll need to get a hold of a watch security key. You should be able to find one inside one of the crates. I forget which, just smash them all. Dobrze zrozumiałem, że naszym zadaniem ma być rozwalanie skrzyń, a w jednym z nich znajdzie się klucz. To nie brzmi jak proste, szybkie zadanie. No dobrze, lećmy w takim razie do naszych przyjaciół. Może nie, prosto w tym kierunku, ale nie będziemy przyspieszać, bo może Anusz się nam jakiś kociak fajny trafi. Tym bardziej, że chyba właśnie widzę jednego tam na górze. Something's wrong. Let's check it out. Skoro tak. Stay away from me! Hold it! Settle down now. Get off me, assholes! I didn't do shit! Shut up, Funk! Or what, huh? Screw you! What's going on? Somebody went and stole some blasting agent from a Shinra warehouse. So public security started asking questions, and you know how Johnny gets. It's because of the reactor bombing, I bet. I could be wrong, but something tells me they're not gonna settle for just roughing him up this time. We've gotta save him, Cloud. Is he Avalanche? No. He doesn't really know what we do. But he has his suspicions. And he's a talker. Actually, you know what? Maybe I should go alone. I'm coming. Are you sure? It's the least I can do. Lead on. Thanks. Come on. Come on, niech i tak będzie, ale jak to tak... Prowadź w takim razie, no może i tak. Tylko trzeba pamiętać, że tam kota zostawiliśmy. Ale tu jest szansa na skrzynię. Citizen of Midgar? Model citizens don't steal blasting agent. So why don't you tell me why your ID popped when we were going over the warehouse logs? Huh? You got it all wrong. I've never gone anywhere near a Shinra warehouse. Check my ID. Your ID was never lost, dumbass. I would have never gotten you inside a Shinra installation in the first place. But don't you worry. We'll take all the time we need to help you get your story. I swear, all he had to do was keep his mouth shut. Yep. Anyway, you distract the officers and I'll figure something out. Skoro tak ładnie prosi, to myślę, że możemy polecieć jeszcze z główną misją już teraz. Nie wiem, że jakoś to wymieszamy. Panowie, macie skrzynki? Let him go. Who are you? The cavalry? Huh? Is that who I think it is?
Oh, hell yeah! You guys really came to save me! Ow! Oh, let go! Hey! What do you think you're doing? Here we go. No niestety trochę za bardzo zaczął gadać tutaj. Gościu ze strzelbą? Myślę, że jest chyba takim naszym pierwszym celem, więc... O! Elitarny! Płoń! Dobra, jeden problem z głowy. Teraz tak, ty jesteś naszym problemem numer dwa. A reszta to już chyba tylko płotki, płoteczki, ploteczki. Czekaj, gościu, nim padniesz na dobre... Serio? Mamy tak John'ego zabrać i nie ma żadnej skrzyni? Dobrze. What now? He's a talker. Huh? Whoa, whoa! No! Huh? You're not gonna... Hold up! Wait! Don't do it, man! You wanna live? Then get the hell out of town. You got it, boss! You ain't never gonna see my face again! I swear! Are you sure about this? It's a big risk. I know, but... It's fine. And them? No more. Cloud, you're scaring me. We need to go before they wake up. Niech i tak będzie, czyli oni tylko śpią, a nasza gaduła wyleciała z miasta. No cóż. I'm worried about Johnny. I'm more worried about us. We gotta go, right? Right. What? It's just... You've really changed. How? I suppose it's... Yeah. Your eyes. They used to be less... It's the Mako. Soldier, remember? I remember. So, what do you want to do now? Head back to the bar, or do you want to tackle another job or two? Two job i jeszcze tego, one cut, a nawet dwa katy jeszcze nam są potrzebne, więc wracamy na szlak, dopóki pamiętam, gdzie tego jednego widzieliśmy chyba. Najgorzej, że on się kręcił nam koło misji, więc trzeba uważać, aby jej przypadkowo nie odpalić. Moment, to byli ci ludzie, okej. Okay. I kot był gdzieś tutaj, tylko żeby nie wejść do środka. No i miło. Pół roboty za nami. Więc spójrzmy na mapę. My raczej byśmy... A co to... A, to był ten sprzedawca, tak? Tu jeszcze mamy w ogóle jakąś część nieodkrytą. To może w drodze... Ktoś zabrał nasze dwie gaduły? A możemy wstawić sobie punkt? Nie, nie ma żadnych znaczników. W drodze tutaj jeszcze możemy zobaczyć, co się kryje na tej przestrzeni, bo może będą te skrzynki, których poszukujemy. Gdzieś to musi się to kryć. Chyba, że ktoś ma klucz na sprzedaż. To było tu? Nie, to jeszcze kawałek dalej. O! A ty kim jesteś? What are you doing in there? I'm trying to get a cat to come out. It snatched one of my pastries and scurried in there. Will you be a dear and lend me a hand? Koty, kot, kot. Tak, jak koty, kot, może będzie i nasz kot. Czy to taka kocia mama, tak? O! This sucks. Screw this. Chyba nas lubi. Nie, 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 nie wracamy do bety, bo my mamy coś tutaj mieliśmy zrobić, czy po prostu z tym jednym kotem się spotkać i tyle. Fajna miejscówka, chociaż liczę chyba na coś więcej po tej okolicy. Ej, dziewczyno. Niestety zeskakiwać tu nie potrafimy, ale jeszcze
A, wchodzić po tym też. No, jak widać, świat czasem potrafi być ograniczony. Ale to chyba wszystko, co mieliśmy tu zrobić, tak? Spłoszyliśmy kwety i lecimy na kolejną misję. Chociaż, jak jesteśmy w tej okolicy, to może oddajmy naszej koleżance to, co tutaj wykonaliśmy. Dzięki temu być może wzrośnie nasz poziom doświadczenia, co by się przydało przed jakąś dalszą walką. I co? Są koty, czy nie ma kotów? Halo? Mała? What? They ran away? So, never gonna see them again? You guys, you came back! They said that a scary man was chasing them. Thank you! Thank you! No dobrze! O! I'll bet a lot of people are talking about you right now. There's this amazing merc who can handle anything. Nothing I've done around here has been all that special, though. Oh! So you want more of a challenge, huh? Widzę, że Tifa za wszelką cenę chce w nas zobaczyć tego dobrego człowieka. I chyba czeka nas jakaś przemiana, no. Oby! Co tu jest? Okej. Więc lećmy, tak sobie teraz myślę, mogliśmy przecież tych gości jeszcze zeskanować, bo być może i oni byli... Jakie stay away? Być może i oni byli pewną formą przeciwników traktowaną jako potwory. No wiemy, że chyba gorsze rzeczy dzieją się z tej strony. Więc jak rozumiem, standardowa deratyzacja okolicy. Przy okazji zobaczę, czy nie ma skrzynek. Ale my chyba zobaczymy się już przy wejściu, bo jakby nie patrzeć, robiliśmy to swego czasu. No niestety, wysypisko przeszukane wzdłuż i wszerz, żadnych kart, kluczy, ani innych tego typu rzeczy. Jedna, może trochę trudniejsza walka, ale bez szaleństw. We owe you one. Gotta say, I've never seen a Shinra breed like that before. Out of curiosity, when exactly did it show up? Oh, today. The first reports came in just this morning. Why do you ask? Wait a minute. There's this crazy story about a Shinra research lab hidden right beneath our feet under the slums. Huh. Really? That's news to me. And here I thought you might know something I don't. Well, I guess not. It's a big organization. I'm sure there's lots of secrets I don't know. Yeah, fair enough. You got the bastard. That's good enough for me. No więc właśnie, kolejne stworzenie pokonane. Jedyne co, no to my byśmy musieli znowu zapolować na te skrzynki. Ale nim będziemy czegokolwiek tutaj szukać, myślę, że skoczymy z misją główną, skoro te się już nam częściowo zaczęły. Liczę, że skrzynki nam nie przepadną, ale jedyne co moglibyśmy zrobić, to ulepszyć swój aktualny miecz. Tym bardziej, że być może szybko nowego się nie doczekamy, a widzę tu nowe możliwości dochodzą. To odblokowane, więcej życia. Ciężko powiedzieć, a czy żeby przejść na drzewko nowych możliwości? A właśnie, zmieni rdzeń. No. No, magiczne ataki. Defensywa. Z wysokim życiem. A, gdy mamy 75% i więcej, to chyba nam to się bardziej opłaca. A tu jest atak. Okej. Myślę, że głównie ten atak warto odblokować. To też często używamy, więc jak najbardziej. I mamy znów fajny mieczek. Trochę bardziej dostosowany do potężniejszych przeciwników. Na upartego Tifa. Mogłaby coś dorzucić jeszcze nowego do rękawicy. Max HP, prędkość. A może ta prędkość? Prędkość ręki, prędkość poruszania się, prędkość ataku. Czy ogólnie prędkość, bo tak... Niejednoznaczne to trochę jest. Okej, to w takim razie ruszajmy na misję główną. Tylko ty, panie gadułka, co chcesz? Znaczy nic nie chcę, ale może... O proszę, a jednak... No, to jak masz nowe materie, to sprzedana. Podpowiadacie, że warto wykupić wszystkie. No ale to chyba mamy. Pytanie, czy można połączyć dwie takie, żeby zdobyć poziom drugi. No dobra, gdzieś trzeba te pieniądze na głupoty wydać. Może jedna... O, ty kolego, ale co to za taka
inflacja w oczach. Bo zastanawia mnie inny układ. Czy na przykład możemy teraz, jak mamy materię, dwie, połączyć, albo tutaj, bo ten Blizzard jednak zawiodłem się na nim. Jakby połączyć to z tym. Nie, czyli to dalej jest traktowane jako pojedyncze. To zawsze można sprzedać, tak? Ale chciałem po prostu wiedzieć, jak działa. No dobra, może to nawet dobrze. Zobaczymy w trakcie walki. Może trochę też to wiatro i lecimy z obiecaną misją główną, bo mam wrażenie, że tutaj za wiele miejsca na skrzynki nie mamy. Możemy jeszcze na moment zobaczyć ten punkt, gdzie walczyliśmy ze szczurami. Tam były jakieś skrzynki, nie wiem, czy one się odnawiają, ale to było gdzieś tu. A my zobaczymy się przy wejściu do tej knajpy. Mamy klucz! Yeah. Mamy klucz! Więc udało się. Co prawda był on tutaj na tym, powiedzmy, w zamkniętej fabryce, tak to chyba można nazwać. I daje nam prawdopodobnie dostęp do tych drzwi, które widzieliśmy ostatnio, gdzie zastanawialiśmy się, jak tam wejść. Więc kolejny sekret powinien stać przed nami otworem. Jakby nie można było tego wyważyć. A co to? Moment. Coś kolorowe? Czy my powinniśmy się przygotować? Czy to raczej przyjaciel? Halo? Coś kolorowe? Dobra, fokus. Czyli mamy się przygotować na walkę. Chociaż w pierwszej kolejności chętnie sprawdziłbym słabości naszego nowego przyjaciela. Na wiatr. To nawet dobrze, bo my gdzieś ten wiatr akurat sobie odpaliliśmy, więc wracaj na ziemię! Dobrze, że taki skoczny nasz kolega. Wow! Zobaczmy w takim razie, jak ta aero na niego to się sprawdzi. Tak średnio bym powiedział. Tifa, weź coś tam od siebie, dorzuć, tylko leczyć potrafisz. Czakra? Nie, to akurat... Co jak co, ale nam by się w tym momencie nie przydało. Zastanawiam się z tym wiatrem, jak to wykonać. Może jak będzie... O właśnie! Tak! Zdecydowanie, jakby przyskrzyniony, to zadziałało dużo lepiej, więc trzeba przygotować się na przyszłość, że aby wykorzystać niektóre specjalne zdolności, to nie jest tak tylko, że puścić. No zobaczmy. Dobra, udało się. Nawet nam materia zlewelowała, ale nim skoczymy po to dalej, to liczę, że nie ma niczego. No dobrze, więc przenieśmy się do naszej koleżanki. Słuchaj, no ta misja nic a nic nie była śmieszna. And there he is. I knew you were the right man for the job. There's no denying you're the real deal. Not like these idiots with their excuses. Rather have one of you than 20 of them. They're just doing their jobs. Can't expect them to be at your beck and call. What exactly is it you're trying to say, Merc? You need people who can follow orders, too. I see now. Heard you were ex-Shinra. Guess I shouldn't be surprised you'd go to bat for your old buddies. Me? I'm just looking out for my people. All there is to it. Hell with you. We can take care of this town ourselves. No more Mercs or Shinra. We'll build up the watch and kick you all out. No jak tak pozytywnie podchodzi do sprawy? Czyżbyś... Okay then. That's another solid gig in the books. You know, the whole town is really impressed with what you've done. Keep it up and you'll have enough work to keep you fed for a lifetime. Well, thanks to you. And don't you forget it. So where do we get paid? The shop or something? Yeah, but why don't we head back to the apartments first? Take a quick breather. Which lesson was that again? Lesson one. Got it? Anyway, let's go. Bardzo chętnie, chociaż. Co to za nowość? To nawet nie trzeba nas namawiać do odpoczynku.
wraz z Tifą. Lecimy na miejsce. Czyżby jakaś specjalna nagroda? Huh? Someone's back awful early. Not that I mind. Would you two be dears and swap your filters out for me? I left them in your rooms. Sure thing. Not so fast, you. Do me a favor. She needs a friend. A real friend. We're already friends. So when she talks, are you really listening? Thinking about her and her feelings? Or are you just going through the motions? Go on. Przyjaciela potrzebuje. Takiego, znaczy tak to się teraz nazywa, czy przyjaciela przyjaciela? Let's take care of this real quick, okay? Sure. Come over when you're done. Obiecaliśmy słuchać. Znaczy... Czy tak jakoś? Tak. Czyli warto robić te misje poboczne, ponieważ one prowadzą nas do jeszcze jakichś, no właśnie, odkryć, jak to nazwać. Słyszałem o kradzieży żarówek z hoteli. Ale kolanko od zlewu to już chyba trochę przesada, Cloud. Give me one sec. I'll be done in a bit. Oh, finally. So, after you left the village, I let you off the hook before, back at the hall, but not this time. Well, when we were kids, everybody wanted to be a soldier, right? Yeah, I remember they were on the news every day during the war. Thing is, by the time I finally made it in, they didn't need heroes anymore. It was nothing like what we dreamt of. It was just working for Shinra. Just... I'm sorry. I know it's a touchy subject. Not exactly small talk. Especially with someone you haven't seen in a while. I get it. Still, it's kind of funny. Us going our separate ways, thinking that must be it. That we'd never meet again. And then here, of all places, we do. You know what? We should totally celebrate. Let's dress up and hit the town. Really? I mean, why not? It'll be fun. Do you even have fancy clothes? Not like fancy fancy, but I'll figure something out. What do you think would suit me, huh? To idzie w złą stronę. Coś takiego dojrzałego, sportowego, egzotycznego, czy tu literki się pomyliły? Przemyślmy to. Może dojrzałe. Something refined. Yeah, I guess we're not kids anymore. No zdecydowanie nie. Be sure to pick an outfit that goes with mine, okay? Will do. This is gonna be so much fun. You'll see. Yeah. Maybe. And on that happy note, I think it's time we head back to the bar. Come on. You don't need a break? Honestly, I'm feeling pretty good. Marl isn't always right, you know. No tak okej, ale co z naszymi egzotycznymi strojami? Marlin, podobno się mylisz czasem. Idziemy to sprawdzić, co ona na to. Hey Marl, we took care of the filters.
So we're gonna head back to the bar now. Take care, you two. Oh, you're looking pretty chipper. I don't feel that different. Must be my imagination, then. Anyway, keep your wits about you, Merc. A token of my appreciation. Be good to her. Będziemy, ale tak samo wygląda na to, że będziemy robić wszystkie misje poboczne, ponieważ to prowadzi do dodatkowych historii, które no, wprowadzają taką nutkę miłego klimatu. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej.